Siema! W dzisiejszym odcinku będziemy oglądać historyjki na Roblox. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, 100 łapce w górze! 100 łapek w górę i kolejny odcinek jutro 16:30. W ostatnim odcinku był konkurs na Pety i Robuxy. Teraz na ekranie pojawia się, kto wygrał Pety i Robuxy. Zgłoście się po nagrodę na moim Discordzie lub Instagramie, link w opisie. A teraz nowy konkurs na Pety i Robuxy. Wystarczy dać łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, oglądać film do końca, napisać w komentarzu swój nick z Robloxa i wbić na grupę Roblox link przypięty komentarzu lub w opisie. Wyniki jutro na kolejnym odcinku o 16:30. Pamiętajcie, codziennie odcinki 16:30, więc wbijajcie, pamiętajcie o tym, żeby wbijać na odcinki 16:30 i też pamiętajcie o tym, żeby brać udział w konkursach. Serdecznie zachęcam subskrybować kanał, oglądać filmy do końca, bo to jest mega ważne, żeby brać udział w konkursie. I też chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli chcecie się pojawić w tym momencie na ekranie jak te osoby, to kupcie coś ze sklepu właśnie robloxowym i dzięki temu pojawicie się tak jak te osoby. Dziękuję serdecznie za każdą koszuleczkę, którą kupiliście, a ja nie przedłużam, tylko lecimy od razu do odcinka. Let's go! A jeszcze przypominam, że link w opisie do tej mordeczki, której oglądamy, bo te historyjki są cudowne, więc oglądamy dalej te historyjki. Let's go! Tyle razy ci mówiłem. Powiedz jeszcze raz w takim. No powiedz. No, przecież jesteśmy tylko przyjaciółmi. Nie, oni są tylko przyjaciółmi! No nie, najgorzej! Najgorzej, oni są tylko. Patrz, czekaj, głos głośno trochę. Dziewczynie. Dobra. To mogę ci coś powiedzieć? No dawaj, dawaj, no, powiedz jej coś. Co się stało? Ale pamiętaj, jesteśmy przyjaciółmi. Nie no. Możesz się denerwować. Dobra. No nie będę przecież. Okej, okay, no co powie, co powie? No to podoba mi się pewien. Nie! No tak wyszło jakoś. Nie, no chłopak, jej się inny podoba, no nie wierzę w to, te historyjki są smutne, no jak mi sobie inny chłopak się jej podoba. Przestać o mnie myśleć. To tak jak ja o tobie. O nie. Przestań tak mówić. Sadkę. A przecież żartuje moja droga. Moja droga. A kto to jest? A chcesz go poznać? Jasne, dawaj. Dodam go, będzie fajnie, mówię ci. No dodaję go, dodaję go. Siema się omale. Kim ty ziomek jesteś? Kim ty ziomek jesteś? Patrzcie, jaki napakowany ziomek w ogóle. Ja cię chwycę, ten skin jest cudowny. Michał to jest chyba jakiś koks, na siłownię chodzi cały czas. Jelen Marty. A rozumiem, stary. Wpadłeś do strefy. Wpadłeś do strefy przyjaźni. Ty przyjaźni. O co ci chodzi? No, friendzone. Friendzone, beka z ciebie, co? Pozwalaj sobie. Jaki koks. Nie podoba tak szczerze. Serio? To i tak nie jest ważne teraz. Dobra, no. Let's go, no dawaj, cicho, dawaj, mordeczka. Cicho, nic nie wie. Co chodzi? O nie! Marta, powiedz mu. No dalej, Marta. Bardzo ciekawy jestem. No. Bardzo mi się podobasz. Ale przecież nie wiesz, jak wygląda. No właśnie. No to ja tutaj dodam moją koleżankę. No. Co chcesz ją dodawać? No dodawaj koleżankę. Face reveal. Face reveal będzie dawać. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Moja przyjaciółka wyznaje miłość jakiemuś losowi. Co jest grane? Te historyjki są cudowne. Też chciałbym ci coś powiedzieć. On cię kocha, dobra, co? Twarze. Dobra. Świetny pomysł. Face reveal! Dobrze. Nie ma problemu. Dawać, dawać. Ja. Ale jesteś śliczna. Taka sobie. Ale jesteś śliczna. Jest to petarda. Wyglądasz na spoko ziomka. Dzięki, bracie. Teraz twoja kolej. Ola nic nie powiedziała! No, musimy zostać kolegami. Musimy zostać kolegami. O Jezu, ale piękna. No, na końcu miała. Przepiękna jesteś. A ty, Michał, nic nie powiesz? No, może być. Ale uważam, że Ola jest ładniejsza. Nie, no... Dobra, oglądamy dalej. Przepraszam za cięcie troszeczkę, ale oglądamy dalej, oglądamy dalej. Trzeba oglądać dalej, no. Ola jest ładniejsza, to już wiemy. To już wiemy. No, co chciałeś powiedzieć, Wojtku? No i co dalej? Możemy spróbować. O, od razu leć tam. Nie mam pojęcia, o co chodzi tak szczerze. O nie, Michał nie wie co powiedzieć. Chcesz zostać moim chłopakiem? No dobra, to nie będzie. Niech będzie. Ale super. Słyszysz to, Wojtek? No ta całkiem spoko. Idziemy coś pograć? Tak, idziecie coś pograć. Dawać, ja dawać, tak mordeczki. Lecicie coś grać. Możemy porozmawiać. O nie! No muszę ci coś powiedzieć. Michał, nie, nie wolno. Bardzo tak. Michał! Bała! Bała!
to nic. Przecież nie musi o tym wiedzieć. Nie musi o tym wiedzieć! Co jest grane? Co to za historyjki w ogóle, widzowie? No dobra, wracajmy do mnie. Dobra, no. O czym rozmawialiście? O zupie pomidorowej. No nie mogę się zapytać. To nie twoja sprawa, Wojtusiu. No co jest grane? To bardzo ciekawe. Przecież poszliśmy sobie, żeby porozmawiać prywatnie. Dobra, let's go, dawać. Tak, dawać, pokażcie. Jesteście. Misiu, idziemy sobie obrać. Dobrze. Co jest grane? My się idziemy sobie pograć i Ola odpowiedziała i Marta, no co jest grane? Co jest? O mój Boże, to muszę powiedzieć. Co jest grane? O co chodzi? Nie. Ale jesteś ze mną, a Michał z Martą. No właśnie. No właśnie, musimy wam coś powiedzieć. Oni się jednak kochają, no tak. No co to jest za historia w ogóle? Dobra, przechodzimy do innej historii, let's go. Przyjdziemy, ją troszeczkę szybciej pooglądamy. Czekajcie, na 1.15. Ile macie lat? 15? 17. U, 17 lat, jaki story. Super, że wszyscy jesteśmy podobni. Dobra, no. Pokażemy kamerki, a nie face reveal? Dawaj, face reveal. 3, 2, 1. Kasia jest najlepsza. No dobra, teraz ja. Dobra, nie śmiej się z nimi. Teraz ja polecę. Tak, że kłamałem. Dość się wstydził. O nie. No bo nie mam przyjaciół w prawdziwym życiu. To nie zmienia tak, że kłamałeś. No właśnie, wyrzućcie go. Wyrzućcie go. Dlaczego kłamałeś? Bo bałem się, że mnie nie przyjmiecie. Dobra, chodźmy. Nie przyjmiecie go do klanu. Dobra, kurczę, ale jesteście dobrze w tle. Ej, czemu ta muszę poszła? Zaraz wracam. Co myślisz? Jestem zmieszany. Muszę ci się wyznać. No. Kocham cię. Co jest grane? Ja nie rozumiem tych historii. Czemu to tak w ogóle się dzieje? Dobra, już jestem. Cześć. Co jest grane? Jak wam się podoba mój nowy skin? Kozacki skin. Skąd masz pieniądze? Przecież jesteś bezdomna. Teraz musisz nam powiedzieć. No, Kasia, dawaj. Nie, nie mogę. Dawaj, Kasia. Tak naprawdę jestem bogata. Wof. Dobra, znowu cięcie, nie wiem co się dzieje, ale lecimy dalej. No, chciałem po prostu to WoW jeszcze raz posłuchać. Dawać WoW. Jestem bogaty. WoW. To jest coś cudownego. Dlaczego nam nie powiedziałaś, tylko udawałaś bez domu? Uwielbiam te historyjki. Musimy z Bartkiem wam coś wyznać. No. Tak. Gratuluję. Kasia, skoro jesteś bogata, to jak wyglądasz naprawdę? Już pokazuję. Co jest, Kasia? Przepraszam. Jaka bogata. Nic się nie stało. Kasiu, możemy porozmawiać na osobności? Jasne. Tak naprawdę jesteś o wiele ładniejsza od Zosi. Co jest grane? Dobra, wróćmy do nich. Gadaliście? Prosił mnie o robuxy. Naprawdę, Bartek? Tak, i musimy zerwać. Co? Dlaczego? Po prostu musimy zerwać. Musimy zerwać. Wiesz co, Bartek? Ja jednak nie chcę być z tobą. Co? Czemu? Bo zobaczyłam, jak potraktowałeś Zosię. Kasia, on nie jest wart naszej uwagi. No właśnie, ja dobrze ogardeli. Jeszcze masz mnie. Spoko, Bartek, jeszcze masz mnie. Nie, no to jest coś cudownego, widzowie. Najlepsze historyjki na świecie. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to pamiętajcie, żeby strzelić łapkę w górę, suba na kanale. Jeżeli chcecie więcej odcinków też właśnie z historii, to serdecznie polecam właśnie subskrybować kanał. Będzie więcej tego. Pamiętajcie, żeby wbijać codziennie na daily, czyli 16:30 codziennie odcinek. Wbijcie na Instagrama, na TikToka, na YouTube, na Discorda, na wszystko, co będziecie chcieli. I jeżeli chcecie wygrać, to pamiętajcie, że jak napiszecie słowo uwaga, słowo klucz, jeżeli napiszecie słowo gramy, to wtedy przypnę wam serduszko i będziecie mieli większą szansę na wygranie w następnej, na następnej nagrody, czyli Robux i Pety, bo chcę nagrodzić ludzi, którzy oglądają do końca filmy i nawet o tym nie mówię, nie wspomniałem na początku, tylko te właśnie osoby, które oglądają filmy do końca właśnie wynagrodzę właśnie taką nagrodą, więc serdecznie zachęcam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, ja już się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!